Chory, ja to trzeba. Pytania bieżące. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie, ciebie również. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale dzisiaj jest tak zwana Noc Muzeów. Więc można się wieczorem przejść na różne atrakcje związane ze zwiedzaniem różnych atrakcji muzealnych w różnych miastach. Witaj. Dobry. Nie oceniajcie dnia przed zachodem słońca. Witam, jestem pierwszy raz online. Moje gratulacje. I akurat trafiłaś na mojego live'a. To nie może być przypadek. Cześć Erba, cześć Tia. Cześć Mermit, cześć Shisha. Trochę mam do nadrobienia na YouTube. Nie wiem, możliwe, że masz. A na Spotify jesteś na bieżąco? Cześć, Ewelinko. Twój live online. A, no to dobrze. Twoje podcasty ratują mi życie w pracy. Moje podcasty, podstawowym podcastem jest Magia do poduszki. Nie wiem, co robisz, ale jeżeli ratują ci życie, to prawdopodobnie śpisz w pracy. Oglądałem wcześniejsze. Chwali się. Cześć, Magnus. Pomożesz mi potem rozkminić po cholerę w mojej myszce, jest tyle przycisków? Dawno mnie nie było przez pracę, stęskniłam się za live'ami. O, widzisz. Delfinko, ty często bywasz na live'ach. Cześć, cześć. Hej. Myszkę masz dla graczy, trzeba wielu przycisków. Myszkę mam taką, żeby mi dobrze w ręce leżała i nadgarstek nie bolał. Musiałam nadrobić zaległości. Dzień dobry, Smoki. Cześć, Justynko. Jeszcze raz przypomnę, bo wcześniej było mało osób, że dzisiaj jest Noc Muzeów. I można sobie za darmo pozwiedzać różne rzeczy. Jak zdrówko. Ja nie mam czegoś takiego jak zdrowie, ja mam tylko siłę woli. Kiedy będą jakieś większe efekty rytuału? O który rytuał ty się pytasz? O dechrystianizację, zdaje się. Efekty rytuału dechrystianizacji nie są zbyt spektakularne. Chyba, że praktykujesz magię, to wtedy doświadczasz po prostu większych możliwości. Niektórzy ludzie często po dechrystianizacji, jeżeli chodzi o taki zwykły, codzienny efekt, to czują się, jakby im się poszerzyło spektrum pola widzenia. Jaki content? Dzisiaj rozmawiamy sobie w sumie o niczym, jak widzisz, tytuł live'a jest kawa z magią.
Czyli rozmawiamy sobie luźno na tematy ogólnomagiczne. Witam. Pokonał pan przeziębienie. Wiesz co, nie wiem, czy to jest przeziębienie, po prostu mi się kaszle, ale jak nie chcę, żeby mi się kaszlało, to mi się nie kaszle. Apostazja nie wystarczy. Apostazja jest formalno-prawnym aktem wypisania się ze struktur Kościoła katolickiego. Nie ma nic wspólnego ze zdjęciem pieczęci sakramentalnych. Po prostu skreślają cię z listy członków, nic więcej. Pieczęcie pozostają na miejscu. Opowiesz coś o leszych, czym są i tak dalej. Leszy to jest strażnik lasu, mówiąc najprościej, ale o tym wielokrotnie wypowiadała się Nasze Mity. Odsyłam cię do jej Discorda. Ona się zajmuje mitologią słowiańską. Fajnie, że prowadzisz live'y. Też się cieszę, wbrew pozorom. Czy tarot online bez jakiegokolwiek kontaktu fizycznego działa? Wiesz co, my stawiamy głównie tarota zdalnie i działa. Natomiast na pewno nie będę go stawiał online. Czy jest coś takiego jak magia hinduska? Tak, jest coś takiego jak magia pochodząca z Indii. Tylko, że tamta magia opiera się bardziej o medytację, jogę, odpowiednie przepuszczanie energii w danym kierunku i tak dalej. Jest to zupełnie inny system magiczny niż tutaj te zachodnio i wschodnioeuropejskie. Dzień dobry, Agnieszko. Wczoraj był live bodajże o pierwszej Atlantydzie. Opowie pan dzisiaj o drugiej? Nie, nie opowiem dzisiaj o drugiej, z tego względu, że za dużo ostatnio były trzy live'y tematyczne pod rząd. Dzisiaj chcę trochę sobie pogadać. Simonka na Discordzie. Witam. W jaki sposób powstaje miejsce mocy? Z powodu skrzyżowania dwóch lub więcej intersekcji. Tak powstaje miejsce mocy. Ono tak naprawdę nie powstaje, ono jest. Jak zidentyfikowałby pan marnowanie czasu? Chyba zdefiniowałby pan marnowanie czasu. Mówiłem o tym na wczorajszym podcaście Magia do poduszki. Przesłuchaj sobie. Marnowanie czasu jest według mnie, jest to wszystko to, co jest poza przeżywaniem szczęścia, radości i miłości. Jeżeli nie doznajesz tych trzech stanów, albo chociaż jednego z tych trzech stanów, marnujesz czas. Cześć, Lucy. Dzień dobry, chociaż ja nie byłbym takim optymistą. O, cześć Marzenka, nie widziałam cię wcześniej, przepraszam. Przypominam, że udostępnianie live'ów jest mile widziane, ponieważ mamy Shadowbana. Myślałeś o pójściu do normalnej pracy, a co, moja jest pojebana? Czym się zajmujesz? Magią. Zajmuję się magią. Wiesz co, u nas jest piękne słońce i naprawdę ładna pogoda i ma być tak przez najbliższe 3 dni. Jak usunąć te wszystkie pieczęcie chrześcijańskie? Nie są pieczęcie chrześcijańskie, tylko sakramentalne i usuwa się za pomocą rytuału dechrystianizacji. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, to proszę o napisanie maila. Mail co jakiś czas jest pokazywany, pisany w komentarzach przez moderatorów kanału. Słuchałem wczoraj wieczorem podcastu. Nie mogę się doczekać dzisiejszego wieczoru, aż wrócę do nich. Co robisz? W tej chwili prowadzę live'a. Kiedy omówienie Biblii Lavey'a? Wiesz co, nie wiem kiedy, bo to jest chyba pierwszy pomysł na to. Nie Nie pamiętam, ma takiego pomysłu. żeby ktoś rzucił taki pomysł. Shisha, wpisz pomysł na live'a tematycznego w tematyce live.
Zobaczymy, ile to będzie miało polubień. Mogę zrobić takiego live, ale to nie za bardzo jest o czym. To raczej można zrobić w podcaście o książkach, po prostu jako recenzję książki. Jak znaleźć twój live o czakrach? A był live o czakrach? Też sobie nie przypominam takiego live'u, szczerze mówiąc, żebym po wielu live'ach wspominałem o czakrach, natomiast ściśle tematycznego live'a o czakrach chyba nie było. Może głupie pytanie, ale co złego według ciebie jest w Bogu katolickim? Nie używam pojęcia dobra i zła, natomiast powiem, co mi się w tym egregorze nie podoba. Nie podoba mi się to, że przedstawia miłość jako cierpienie, pozyskuje energię ze swoich wyznawców, nie dając absolutnie nic w zamian, wbija ich w niskie poczucie własnej wartości i poczucie winy. A zestawiając sobie, no i oczywiście jest to kult śmierci. No i to w sumie tyle, co mam do egregora nazywanego Jahwem. To jeszcze po śmierci No ale to już wiesz, wystarczyło, nie? Było pytanie, co konkretnie. Poproszę live o czakrach. Wpisz proszę na Discordzie taką prośbę w tematyce live. Ja nie zapisuję tego, a są mądre pomysły na live'y, ale po to jest na Discordzie dział zapis live'ów, znaczy tematyka, jak to jest tematyka live, żeby tam zapisywać takie mądre pomysły właśnie. I dzięki temu możemy robić potem live'y tematyczne. Dziękuję za odpowiedź, proszę bardzo. Na Discordzie napisz, nie tu, no właśnie. Dziękuję za róże. Dzięki, proszę bardzo. Będzie live o bytach wyższych. Już był live o bytach wyższych, a jak nie, no to w podcastach wystarczająco dużo powiedziałem na temat wyłonienia się świadomości z chaosu. Więc w sumie nie ma co powtarzać. Jak pan sądzi, wiele informacji na temat magii ludzkość już odkryła. Na ile procent ją zgłębiliśmy, a ile wciąż pozostaje nieznane? Nie wiem, co jest nieznane, bo gdyby było, wiedziałbym, co jest nieznane, przestałoby być to nieznanym. Więc pytanie jest pułapką, a bardzo ładnie nastawioną na mnie przez ciebie. Niestety nie dałem się na to złapać. Na ile procent ludzkość odkryła magię? Ludzkość nigdy nie odkryła magii, została im ona okazana, czy to w formie technologii, nauki, czy to w formie nauki magii właśnie. Ludzkość nie była zdolna do rozpalenia ogniska za pomocą dwóch kamieni. Trzeba o tym pamiętać i okazywać trochę szacunku. Jeżeli chodzi natomiast spojrzeć na odkrycia naukowców związanych bezpośrednio z magią, czyli o fizykę kwantową, no to w tym momencie odkryła bardzo wiele. Jeśli ktoś nas przeklnie w słowach lub myślach, czy to jest jakaś forma zabezpieczająca z naszej strony, ale co TIA jest formą zabezpieczającą z naszej strony? Bo nie widziałem. Cześć Krzysiu. Czy w swoich podcastach wrócisz do serii Magia Starożytnych Cywilizacji? Tak, wrócę. Tylko ostatnio. Następny odcinek na pewno będzie o starożytnym Sumerze, jeżeli chodzi o magię cywilizacji, ale chciałam nagrać kilka odcinków o tak o po prostu i zobaczyć, czy to w ogóle będzie się łapać. Może dzisiaj właśnie wieczorem nagram o starożytnym Sumerze i magii starożytnego Sumeru. Jakieś słowa wypowiedziane w kierunku tej osoby, która nas przeklina. No, ale to czy to nie, to nie jest tarcza, to jest rzucanie się nawzajem błotem. Co pan sądzi o kulcie studiowania w Polsce? Wiesz co, ten kult studiowania w Polsce pochodzi z czasów obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Ludzie szli na studia jakiekolwiek, gdziekolwiek, byle tylko nie pójść do wojska po zdaniu matury.
ponieważ po 18 roku życia był obowiązek odbycia dwuletniej, potem rocznej zasadniczej służby wojskowej. I na tym jest oparty kult studiów w Polsce. Witam, magu. Skoro da się odkryć poprzednie wcielenia, to czy da się przewidzieć, co będzie w następnym? Nie, nie da się. Zbyt wiele zmiennych czynników, żeby można było takich kalkulacji dokonywać. Oczywiście można sobie wykreślać różne rzeczy, ale jest tak wiele możliwości. Jeżeli chcesz sobie zrobić diagram złożony z nieskończonej nieskończoności, która tworzy kolejne nieskończoności, to proszę bardzo, możesz mieć zajęcia na resztę życia. Czy czerwoną nitkę można założyć sobie samemu? Tak. Czy musi zrobić to ktoś podczas jakiegoś rytuału? To jeszcze zależy wszystko od tego. Pojedyncza nitka poza tym nic nie daje. To musi być odpowiedni splot nitek. Będzie ten live o motankach i o magii węzłów, to wreszcie to zrozumiecie. Natomiast to, o czym ty mówisz, to wszystko zależy od intencji motanki, która powstaje. Jeżeli motanka powstaje w sposób rytualny w twojej obecności, to zakłada ci mag lub wiedźma, która tą motankę wykonała, dokonując jeszcze zamknięcia energetycznego przepływu energii przez bransoletę, którą staje się ta motanka. Jeżeli natomiast sama sobie robisz zwykły amulet ochronny, chroniący przed urokami miłosnymi i tak zwanym złym okiem, no to sobie to wiążesz sama, bo sama sobie to robisz. Nie wiem, co to jest ubreks. Kontakt słowny, jeśli ktoś nas przeklnie, to my odbijamy słowami i tak jak mówię, siedzicie w dwóch miejscach i rzucacie w siebie gównem. To nie jest mądre i to jest strata energii. Nie sztuka obrzucić gównem tego, który nas obrzuca gównem. To jest zachowanie dziecka z piaskownicy. Obsypałaś mnie piaskiem, to ja teraz obsypię piaskiem ciebie. To nie jest mądre. Nitka Racheli to samo co słowiańska motanka, oczywiście, że nie. Nić Racheli pochodzi z mitu o wydostawaniu się z labiryntu. Jest to nić Racheli, jest to coś, co nas prowadzi z punktu A do punktu B, żebyśmy mogli wrócić. Nić Racheli można porównać do tego, co mamy w OOBE pomiędzy naszą strukturą energetyczną, wzorcem energetycznym, a naszym ciałem. Niech to wróci do ciebie, niech coś w tym stylu, czyli zupełny ignor wystarcza. Przede wszystkim posłuchaj sobie, co mówiłem we wczorajszej Magii do Poduszki, bo tam właśnie poruszam ten temat. Temat wrażliwości na słowa i tego, co dopuszczasz do siebie. Jeśli jest coś takiego jak rytuał na zakończenie cyklu reinkarnacji, nie ma czegoś takiego jak cykl reinkarnacji. Reinkarnacja sama w sobie jest cyklem. Ale jakiego rytuału, co by miał ten rytuał na celu? Zakończenie twojego cyklu reinkarnacyjnego? Oczywiście wystarczy, że dasz się pogrzebać po katolicku i już masz sprawę załatwioną. Jakie masz napięcie energetyczne w gnieździe? W gnieździe. Ja mam tutaj dosyć wysokie, około 156 V. Powinienem mieć klasowo, podręcznikowo i klasycznie 230, ale mam około 256-242. Ty, Tia, musisz zmienić tą pracę. Czy astral jest wspólny dla wszystkich wszechświatów? Tak. Wszystkie wyższe wymiary nie składające się z materii, są wspólne dla wszystkich równoległych materialnych wszechświatów. Live'y o magii w innych kulturach to jest cykl na Spotify, w którym mówiłem już o magii egipskiej, nawet dwukrotnie. Dzisiaj będę mówił w Magii do Poduszki o magii w starożytnym Sumerze. Jest coś takiego jak uzdrawianie kwantowe, jest coś takiego jak magia kwantowa. Przy pomocy magii kwantowej również można leczyć, można też szkodzić.
Tak jak przy pomocy każdego innego systemu magicznego. Magia kwantowa jest jedynie systemem magicznym. Jeno do praktykowania magii kwantowej jest potrzebne takie urządzenie, które nazywa się kwantek i kosztuje 50 tysięcy złotych. Jeśli pogrzeb odbędzie się gdzieś tak tydzień po śmierci, to wzór energetyczny uda się uratować. No jeżeli byłby to tydzień, to tak. Szczególnie jeśli będzie kremacja zamiast typowego pogrzebu. Po pierwsze, wzór energetyczny osoby zmarłej można uratować, kiedy się jest przy jej śmierci, i pobawić się w tak zwanego psychopompa. Uwaga, to jest rodzaj nekromancji. Po prostu tą osobę przeprowadzić i wtedy kapłan katolicki może najwyżej sobie pogwizdać podczas pogrzebu. Wzór energetyczny i nić łącząca go z powłoką białkową mniej więcej po 3 dniach po prostu się zrywa samoistnie. Więc jeżeli minęło więcej niż 3 dni, to też ksiądz może sobie nagwizdać. Nastaje cisza. Ja się kawę napiję. Fajkę sobie zapalę, bo nikt mnie dawno nie podpierdolił do TikToka. Tak, mówiłem, że udostępniamy live'a, bo przez Shadowbana mamy obcinane zasięgi. Cześć, Agatko. Dzięki za kawę. Jak już wyrzucić pewną osobę, to moja działalność. To wywal. Żeby uratować taki wzór energetyczny, trzeba być praktykować nekromancję. Nie, trzeba być psychopompem. Jest to rodzaj nekromancji polegający na przeprowadzaniu. Inna nazwa psychopompa to charon. I tacy ludzie działają głównie w wymiarze pomiędzy. Zdaje się, że wczoraj w bibliotece wrzuciłem artykuł na temat wymiarów, więc kto ma okazję, miał okazję, to się zapoznał, więc nie będę tutaj się musiał gimnastykować. Księża nie zdają sobie sprawy z tego, że unicestwiają wzór energetyczny, prawda? No zasadniczo z tego, co wiem, to nie zdają sobie sprawy, aczkolwiek powinni, bo chyba widzą, co czytają, tak? Co sądzisz o diagnozowaniu i leczeniu biorezonansem? Nie bardzo rozumiem, co to jest leczenie biorezonansem. Leczy się polem elektromagnetycznym od dłuższego czasu, nazywa się to magnetronik. Jest używane w gabinetach rehabilitacyjnych. Czyli jeśli pogrzeb odbędzie się jakiś dzień wzór energetyczny, to się szczególnie bywa słowo pogrzebu. Chodzi panu o srebrną nić, czy tylko w OBE? Chodzi mi dokładnie o tą samą nić, bo to jest dokładnie ta sama nić. Z tym, że do martwej powłoki już nie możesz powrócić. Ja powiedz coś pan o pożeraczu grzechów. Taka instytucja kiedyś była. Nie chodziło o grzechy precyzyjnie, to Kościół tak nazwał. Chodziło o rodzaj rytuału oczyszczenia, z tym, że ten rodzaj rytuału oczyszczenia polegał na tym, że ktoś przejmował na siebie wszystko to, co trzeba było oczyścić, od czego trzeba było uwolnić człowieka. Była to profesja, która wymarła ze względu na to, że naprawdę nikt nie chce się zamienić, znaczy wyciągnąć rękę, wyciągnąć kogoś z szamba i wskoczyć do jego szamba. To naprawdę jest ciężka fucha.
A znasz się na tym rodzaju nekromancji? Tak, znam się na tym rodzaju nekromancji. U nas w miejscowości jest psie spa o nazwie Hekate. O matko. Jeśli ktoś nas przeklnie w słowach lub myślach, czy to jest jakaś forma zabezpieczenia z naszej strony? Czekaj, bo mi się tutaj to. O. Pan nie wiem, co to jest dusza. Mówiłem, żeby nie używać określeń dusza. Najlepiej używać określenia świadomość. Tak często mi się zdarza wychodzić z ciała, ale głównie w stronę astrala, OOBE. Nie jest mi do niczego potrzebne. A jak jest, to używam i korzystam. Do zerwania wzorca dochodzi zawsze. My mówimy tutaj o zniszczeniu wzorca. Pogrzeb apostaty bez księża, księdza bez kapłana chrześcijańskiego jest całkowicie bezpieczny. Pan praktykuje, to już mówię, właściciel chyba do końca nie był świadomy nazwy spa. Właśnie obawiam się, że był. Cześć, Agatko. Czy za pomocą OBE dostać się do Biblioteki Watykańskiej? Teoretycznie można by próbować, ale podejrzewam, że jest opatrzona ona wystarczającą ilością glifów zamykających, żebyś się odbił od Biblioteki Watykańskiej jak od piłki, czyli takiej dużej do rehabilitacji. Może pan jeszcze raz powiedzieć, jak nazywasz duszę? Świadomość. Świadomość. Czy można spotkać innego maga w astralu? Oczywiście. Czyli w seminariach uczą elementów nekromancji. Większość religii chrześcijańskiej jest zbudowana w oparciu o nekromancję. Już o tym mówiłem w live o nekromancji. Jest dostępny na Facebooku zresztą. Czy włamanie się do czyjegoś snu związane jest także z zasiewaniem sugestii w podświadomości, która będzie tkwić lub będzie kierować człowiekiem, do którego się włamaliśmy? To zależy od tego, co chcemy osiągnąć przy tym włamaniu. Jeżeli chcemy mu grzebać w podświadomości i go programować, jak najbardziej, ale najczęściej włamujemy się do cudzego snu, żeby przejąć kontrolę nad snem i na przykład robić różne dziwne rzeczy. Na przykład mu wpuszczać do snu różowych jednorożców. W jaki sposób działa wkradanie do czyjegoś snu? Tego uczymy adeptów, ale najpierw trzeba mieć zaliczony 2-tygodniowy kurs świadomego śnienia. Dopiero po tym możemy mówić, jak ktoś jest adeptem, o rozszerzaniu wiedzy, jak inwazja w sny, czy śnienie razem z jedną lub więcej osób tego samego snu. I czy można za pomocą LD kierować snem drugiej osoby? Tak, można przejąć kontrolę nad snem drugiej osoby. Zdarzyło się kiedyś panu wejść komuś do snu i zrobić tam istny Armagedon? Oj, bo to raz. Wiecie, ile ja ludzi torturowałem w nieskończoność podczas ich własnego snu? W śnie nie płynie czas. Nie, glify zabezpieczające są na tyle potężne, że po prostu nawet nie próbowałem tego robić, bo po pierwsze znajduję się zbyt daleko Biblioteki Watykańskiej. Jeżeli chciałbym to robić, to musiałbym być maksymalnie blisko tej biblioteki, czyli musiałbym sobie zrobić wycieczkę do Watykanu. Wynająć jakiś hotel, możliwie blisko Biblioteki Watykańskiej i dopiero wtedy prowadzić jakieś eksperymenty. Jeżeli ktoś chce mi ufundować taką wycieczkę wraz z wynajęciem hotelu, to mogę przeprowadzić taki eksperyment i go opisać, a nawet wam o nim opowiedzieć.
W jaki sposób ksiądz jest w stanie rozproszyć wzór energetyczny, skoro sami są zapieczętowani? Nie, 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 nie. Mylisz pojęcia. Ksiądz odprawia dany rytuał, ma do tego odpowiednią księgę magii i wypowiada odpowiednie słowa, których go nauczono, które mają spowodować konkretny efekt. I do tych słów każdy ma dostęp, bo każdy sobie może poszukać w internecie brewiarza, albo pójść do sklepu z dewocjonariami i taki brewiarz kupić i poczytać zaklęcia, które są w nim zawarte. Czy ta osoba się zorientowała, że to sen i atak, to mogłaby przejąć kontrolę nad snem? No jeżeli ja już przejąłem kontrolę nad snem, no to ta osoba jest w ciężkiej dupie. Jedynie co może, to czekać spokojnie, aż ja skończę się bawić. Dzień dobry. Przypominam, że udostępniamy live'a, bo mamy shadowbana. I niestety, ale TikTok nam ogranicza bardzo mocno zasięgi. Czy ta osoba zorientowała się, że ja przyjąłem kontrolę nad snem? Tak, oczywiście, że się zorientowała. Jeżeli ktoś, kto w cudzysłowie nadepnął mi na odcisk, zobaczy mnie w swoim śnie, no to w tym momencie wie, że będzie źle. Poważnie i bardzo nieprzyjemnie. A co z karą, z przejęciem snu? Nie rozumiem pytania. Jaką karą? Niby kto wymierza jakieś kary za przejęcie snu? Jak udostępnić live? Tam na dole masz taką strzałkę w lewym, w prawym dolnym rogu gdzieś jest. Chciała zobaczyć cię w swoim śnie, ale w pozytywnym sensie. Domyślam się. Pytam o to dlaczego, że komuś wchodziłeś do snu, bo musiał na to zasłużyć. Tak, zgadza się. Są po prostu cwaniacy, którzy nauczyli się pewnych rzeczy i robią ludziom krzywdę tylko po to, żeby się tym bawić. No to wtedy takiemu człowiekowi wchodzi się do snu i pokazuje się, jak to wygląda od drugiej strony. Że ja też umiem się bawić. Uwielbiam się bawić, bo miałem dwie inkarnacje jako kat. I naprawdę potrafię się bawić. Jak wejść komuś do snu? Już mówiłem, że uczymy tego naszych adeptów. Jak księża mogą rozpoznać? To już mówiłem. Nie, nie we wszystkich. Bywało, że byłem kobietą. Czy można się iczyć? Chyba uczyć miało być. Czy można się uczyć w trakcie snu? Oczywiście, że tak. Tylko musisz najpierw umieć świadomie śnić. Kiedy ciąg dalszy o Atlantydzie? Bo to było ciekawe. Wiesz co, dzisiaj w Magii do poduszki będzie o magii starożytnego Sumeru, a live o drugiej Atlantydzie możemy sobie zrobić jutro. Niech to ktoś mi zapisuje, błagam.
Chociażby wpisujcie to w tematyce live, bo ja o tym zapominam. Jak dowiedzieć się, kim się było w poprzednich wcieleniach? Tarot regresywny, hipnoza regresywna, medytacja regresywna. Co sądzisz o Elonie Musku? Bardzo bogaty człowiek, który odkupuje od ludzi fajne patenty, którzy ludzie mu sprzedają, a on udaje cwaniaka, że to on wymyślił. To twoje konto na TikToku? Nie, to nie jest moje konto na TikToku. Moje konto na TikToku to Rodmin667. Moje konto na TikToku prywatne to konto 667. To jest konto Smoczej Przystani. Czyli wolisz komuś wejść do snu niż rzucić klątwę. Wiesz co? Wszystko zależy od tego, czego dotyczy problem. Rodmin. Ry-o-dy-my-i-ny. Rozwinie pan temat telepatii i pobierania wiadomości telepatycznych. Już o tym też kiedyś mówiłem. Telepatia nie jest niczym innym jak odbieranie fluktuacji pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez inne istoty i interpretacja wzorców tego pola, wyciszając jednocześnie swój własny potencjał umysłu. Bo jeżeli będziesz miała dwa radia nastawione na dwie różne stacje, to będziesz słyszała to, które jest głośniejsze, a zazwyczaj głośniejsze jest to, które ty masz w głowie. Jeżeli potrafisz wyciszyć swoje, to usłyszysz cudze. Rzucanie klątwy nie jest takie proste. No, wchodzenie komuś do snu też nie jest łatwe. Co sądzisz o filmach Marvela? Bardzo lubię. Co prawda większość się nie zgadza z komiksami, ale i tak jest fajnie. Kilka postaci jest ciekawie przedstawione. Czy jedna świadomość może się podzielić i egzystować w dwóch ciałach jednocześnie? Takich rzeczy również uczymy naszych uczniów. To jest wymiana energii, sposoby postrzegania. Będzie live o Atlantydzie? Będzie, na przykład jutro powiedziałem, możemy sobie zrobić live o drugiej Atlantydzie. Ja z Marvela lubię Venoma, ja komiks Venoma lubiłem. Czy widziałeś filmy i seriale Gwiezdne Wrota? Widziałem film Gwiezdne Wrota, widziałem pierwszy sezon serialu Gwiezdne Wrota, więcej nie widziałem. Czy może pan pokazać ten stół z trzeciego filmu do końca? Jaki stół? Z jakiego filmu? Czyli pan tam, gdzie nauka spotyka się z magią. Tak czytałem. Czy ma pan ulubione kryształy? To jest dwuznaczne pytanie. Ten ołtarzyk z TikToków, nazywając mój ołtarz ołtarzykiem, lekko mi ubliżasz, szczerze mówiąc. Dlaczego od końca mam pokazywać? Spuść sobie film od końca i będziesz miała od końca. Nie bardzo rozumiem, czego naprawdę oczekujesz. W ogóle gdzieś tam kiedyś był pomysł na live o ołtarzu. I może kiedyś to zostanie zrealizowane nawet. Ale to by musiało być też w dualu robione najlepiej.
Czy wejście bardzo głęboko do podświadomości drugiego człowieka tak naprawdę głęboko jest bezpieczne dla tej osoby? Oczywiście, że nie. Czy ona może przez to stracić zdrowe zmysły? No, może zwariować, jak za bardzo nakombinujesz, może nawet umrzeć. Czy jest dobra książka? Może, czy jest to dobra książka, może jej recenzja. Nie wiem, czy ją posiadam. Jak posiadam, to możemy zrobić jej recenzję. Chodzi mi o przybliżenie rzeczy, które się tam znajdują. Wiesz co, to tak jak mówię, trzeba by było zrobić live o całym ołtarzu. Do tego potrzebujemy drugiego konta, które będzie miało 1K obserwujących, żeby jedna osoba pokazywała, co jest na ołtarzu, a ja w tym czasie będę to omawiał. Ale w filmie tak są przybliżenia. Tak, ale bez opisu jakiegokolwiek. Pan pobiera nauki od przewodnika duchowego. Nie, nie pobieram nauk. Jeżeli Hekatę nazwiesz moim przewodnikiem duchowym, to tak. Ale wy ludzie macie pomysły. A jaka to religia? O, bingo. Żadna religia. Byś troszeczkę adrem czytała na temat pani Hekate, wiedziałabyś, że jest to bóstwo chtoniczne, czyli bóstwo niewymagające kultu. Ja współpracuję z panią Hekatą. Nie czczę jej, nie oddaję jej czci. I ona tego nie wymaga i nigdy nie wymagała. Więc ani tego nie można nazwać formą kultu, ani religią. Bo znowu religia opiera się o jakąś doktrynę, której tutaj nie ma. Ja się zajmuję magią, nie religią. Jak często kontaktujesz się z Hekatą i jak się o niej dowiedziałeś? Polecam przedwczorajszą magię do poduszki. Poznaliśmy się dosyć wcześnie z panią Hekatą, można tak powiedzieć. Czy będzie, albo czy już jest live o tym, jak wchodzi się w podświadomość drugiej osoby? Żartujesz? Albo czy jest możliwość nagrania takowego? Nie, nie ma. Jest możliwość wstąpienia do naszej szkoły i nauczenia się pewnych rzeczy. Tak, pani Hekata nie potrzebuje kultu, ponieważ przedwieczni powstali sami, nie zostali stworzeni, czyli nie muszą być sztucznie podtrzymywani przez swoich kultystów. Ile jest takich bóstw jak pani Hekate niewymagających kultu? Sporo. Ile kosztuje nauka w waszej szkole? 250 zł miesięcznie. Ale po wakacjach będziemy podwyższać czesne nowym adeptom. Do 300 zł. Czy przyjęcie chrztu w kościele katolickim blokuje nas w jakiś sposób? Tak, i to bardzo skutecznie i bardzo poważnie. Po to jest rytuał dechrystianizacji. Rytuał chrztu oraz inne pieczęcie sakramentalne blokują światło czakr w jakichś 80%. Na live'ach, w podcastach nie uczę ludzi rzeczy niebezpiecznych, ponieważ nie jestem tych ludzi w żaden sposób pewien, nie znam ich. Poza tym nie mają oni żadnych umiejętności z zakresu podstaw magii, czyli kontroli umysłu, emocji i uczuć. I nauka takich rzeczy jak wchodzenie do cudzej podświadomości mogłoby się skończyć tak, że trafisz na osobę silniejszą, trafisz na mentalistę, psiona albo kogoś, kto zajmuje się ogólnie magią umysłu i zrobi ci z dupy jesień średniowiecza. Nie ma czegoś takiego jak odchrzczenie, tylko rytuał dechrystianizacji. Czy można rzucić
coś, co sprawi, że można zapomnieć wiedzę z poprzednich wcieleń. No tak dzieje się to, co wcielenie zasadniczo. Ile osób należy do szkoły? Nie zdradzam takich rzeczy, to jest moja prywatna sprawa. Ile osób uczę? Mniej więcej się można zorientować, jak się wejdzie do strefy adepta na Discordzie i zobaczy, ilu użytkowników ma status adepta. Tyle, ile trzeba. Ja nie wiem, czy tyle, ile trzeba, Marzenka. Czyli jak ktoś się zapisał, to cały czas będzie 250. Jeżeli zapiszesz się w tym roku, to tak. Ja mówię, że od 1 września czesne dla zapisanych ludzi, którzy zapisali się po 1 września, będzie wynosić 300 zł. Jak odblokować wspomnienia z poprzednich wcieleń? Pytanie, które należy do strefy bingo. Już mówiłem, tarot regresywny, hipnoza regresywna, medytacja regresywna. Tylko medytacja regresywna jest o tyle trudna, że najpierw się trzeba nauczyć tak zwanej medytacji w magii, czego też uczymy w szkole na drugim etapie podstaw magii. I samo próbowanie medytacji regresywnej bez podstaw medytacji jest zupełnie bez sensu, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale tarotem się nie zajmujecie, a kto tak powiedział? Masz w ogóle bardzo wyrobioną opinię na nasz temat, widzę. Nie wiem, skąd pochodzi ta opinia, ale jest w większości błędna. Rozrobimy rozkłady tarota. A w zależności od potrzeb klienta i zapotrzebowania, ceny też są różne. Często chodzi pan do lasu? Dosyć rzadko, bo mam daleko. Jakieś 4 km w jedną stronę. Ale bardzo lubię. Ogólnie lubię turystykę pieszą. Może Life Love Podcast o epoce wiktoriańskiej i magii w tym czasie. Epoka wiktoriańska była głównie usiana spirytyzmem i okultyzmem. Magii tam była, kot napłakał. Te same pytania od góry do dołu, nie zdania twierdzące. No ale skąd ci przyszło do głowy, że akurat nie zajmuję się tarotem? Prywatnie mnie to interesuje. Jak zidentyfikowałby pan system, o którym pan tak często wspomina? No jest to zidentyfikowana struktura mająca na celu kontrolę tak zwanych lemmingów. Więc ta struktura jest wymyślana i modyfikowana przez takich mniej więcej jak ja. Kiedy live z kart tarota? Dokładnie wtedy, kiedy jedno z naszych prywatnych kont, albo Konstancji, albo moje, będzie miało 1K obserwujących. Ile razy można odpowiadać na te same pytania? Kiedy ulubiona talia tarota, tarot magów i tarot Tota Crowleya. Dwie ulubione mam. Klasycznie nie widać moich pytań. Kiedy miałbyś czas zrobić live tematyczny o satanizmie i filozofii? A muszę robić taki live, naprawdę? Jest to komuś potrzebne do czegoś? Delfina, myśli pan, że za jakiś czas przy mnie ludziom chęć rozwijania jest dość popularne. Część ludzi rozwinie swoją świadomość, bo ona ma takie możliwości umysłowe. Część ludzi nawet kiedy będzie chciała to robić, po prostu nie jest w stanie tego dokonać. To nie ma znaczenia, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce. Po prostu ktoś albo to robi, jest do tego zdolny, albo nie jest do tego zdolny.
czy są jakieś rytuały, które należy robić tylko w burze. To zależy, jaki system magiczny sobie przyjmiesz. Jeżeli chcesz korzystać i twoim żywiołem jest żywioł energii, to w burze z piorunami jak najbardziej warto robić rytuały. Ciekawi mnie opinia z punktu widzenia maga chaosu, ale na jaki temat, Shisha? Odnośnie tego satanizmu? Satanizm to jest biowitalny kult przyjmujący szatana jako, można powiedzieć, energię natury. I od tyle filozofii w tym... Drugi live to Discord. Nie, Discord to jest taka platforma, nie wiem, program, aplikacja, serwer, na którym po prostu można z nami porozmawiać. Jest tam też strefa adeptów, jest biblioteka, są kanały tematyczne na temat magii, nie tylko. Również jest strefa kreacji, w której członkowie społeczności Smoczej Przystani pokazują swoje wyroby, dzieła i to, co tworzą. Jest też dział odnośnie wyjazdów i spotkań z Smoczej Przystani. Twój ulubiony film Lost Highway Lyncha. Czy jesteś człowiekiem oświeconym? No jak mam latarkę, to jestem. Komunikator tekstowo-głosowy. Dziękuję, Magnus. Czy króliki widzą byty? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Co prawda moja córka miała kilka królików, chyba 2 albo 3, ale specjalnie nie zwracałem na to uwagi, czy widzą byty, czy nie widzą byty. Ale wiem, że doskonale kot i królik potrafią ze sobą rezonować, więc możliwe, że królik widzi, czy na pewno widzi więcej niż człowiek taki zwykły, nie? Oglądał pan Twin Peaks? Miasteczko Twin Peaks? Oczywiście. Serial, ale to był serial. Pytanie było o film. I zresztą Twin Peaks też jest lyncha. Zresztą Lynch jest jednym z moich ulubionych reżyserów. Duna Lyncha najbardziej mi się podobała ze wszystkich adaptacji filmowych Duny. Jaką moc mają wypowiedziane przez nieświadome dziecko przysięgi i pakty wobec bytów? Słuchaj, jeżeli wypowiadasz przysięgę albo pakt, to zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz. Raczej niemowlęta nie robią takich rzeczy. Tak właśnie dlatego dopytałam, bo mam nawet tatuaż Firewalk with me. Też go uwielbiam. Witaj. Zresztą jeżeli chodzi ogólnie o Lyncha, to nagrał bardzo wiele dobrych filmów, które są ogólnie niezrozumiane i niedoceniane przez ludzi. Przede wszystkim Lost Highway. A czy mówił pan na jakichś live'ach coś więcej na temat kotów? Bywało. Nawet mówiłem w Magii o poduszce o bogini Basset. Myślę, że to ciekawy temat, w jaki sposób żyją na granicy światów, jakie funkcje pełniły kiedyś. To wszystko już było gdzieś w jakimś live. Gdzieś w którymś live było więcej o kotach. Na pewno dużo na ten temat jest w Magii Egipskiej. W drugiej części Magii do poduszki na temat Magii Egipskiej jest o kotach.
czy uzdrawianie wchodzi w zakres szkoły? Jeżeli chcesz się nauczyć uzdrawiać, najpierw się uczysz podstaw. Jeżeli przejdziesz przez dwa etapy podstaw, to potem możesz się uczyć bioenergoterapii jak najbardziej. Tylko to jest ciężka nauka, ponieważ zakrawa to również o naukę medycyny, czyli o budowę ludzkiego ciała, chociaż podstawy z zakresu zaawansowanej anatomii. Mówię o dziecku, które ma zbyt małą wiedzę i nie zdaje sobie sprawy, co robi w trudnych chwilach. No to szczerze mówiąc, jeżeli dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi, to dlaczego to robi? Był temat o Atlantydzie na ostatnich, czy dopiero będzie? Wczoraj był temat pierwszej Atlantydy, jest na YouTubie. Czy są jeszcze takie zwierzęta oprócz kotów? Tak, kruki. Można być praktykującym katolikiem i się uczyć? Oraz. Tak, matematyki na przykład. Bo na pewno nie magii. Jest live magia, katolicyzm. Obejrzyj sobie na YouTubie. Nie będę się powtarzał, zwłaszcza w tych kwestiach. Delfinka. Ostatnio moja znajoma mówiła, że będąc na cmentarzu, na co trzecim grobie widziała czarnego kota. Ma to jakieś znaczenie, czy po prostu miały taką zachciankę? Pytanie, czy widziała ileś czarnych kotów, czy jednego czarnego kota? Nie będę po raz kolejny powtarzał, że religia chrześcijańska, czy jakakolwiek religia, praktykowanie jakiejkolwiek religii całkowicie wyklucza i uniemożliwia praktykowanie magii. Mam po prostu dosyć powtarzania w kółko tego samego. Można to i to. No to jeżeli uważasz, że można to i to, to po co zadajesz mi takie pytanie? Tak, na YouTubie. Nie, lalkarka nigdy nie była moją adeptką. Co prawda niby chciała taką być, ale jak do mnie zadzwoniła, okazało się, że ona już wszystko wie, wszystkiego się nauczyła i w ogóle nie wiem, po co do mnie zadzwoniła w celu właśnie szkoły. Przecież ona wszystko doskonale sama wie. Nie wiem, jaką ona akademię może prowadzić, ale jest to osoba bardzo niestabilna psychicznie, a w dodatku z osobowością narcystyczną. Także uwaga na nią. Ostatnio mój pies, jeden kot na grób. Co, czasami tak też próbuje się z nami skontaktować pani Hekatę. Czarne koty to jest jej ulubiony sposób kontaktu. Gagat. Ostatnio mój pies z niewiadomych przyczyn zaczął szczekać i ujadać, patrząc w jedno miejsce, jakby ktoś tam stał. Nikogo jednak nie było w tym miejscu. Czy możliwe, że przyplątał się jakiś byt do domu? No na pewno ktoś tam był albo coś. Nie czułam żadnej energii w pobliżu. To, że ty czegoś nie czułaś, wcale nie znaczy, że tego tam nie było. Psy mają, psy, koty, inne zwierzęta również mają znacznie lepiej rozwinięte zdolności postrzegania. Kto to lalkarka? Nieistotne. Nieprawda. I nie od kokainy. Człowieku, widziałeś ty w Polsce kokainę w ogóle? Tak, po jej filmach widać, że jest coś z nią nie tak. Na jakiś czas była członkinią społeczności Smoczej Przystani, a niestety z powodu ciągłych skarg i utyskiwań wszystkich członków społeczności na nią musiała zostać z niej usunięta. Dano jej kilka szans powrotu i kilka szans na to, żeby się ogarnęła. Niestety nie chciała z nich skorzystać, więc pożegnaliśmy się na zawsze.
Pewnie to pytanie już przewinęło się, ale na czym polega rytuał dechrystianizacji? Na zdjęciu pieczęci sakramentalnych. Jak ty mnie imponujesz? Tekst z Killera 2 bodajże. Legalny biały proszek w Biedronce. Batory, nie kokolino, kurwa, tylko kokaina. Nie wciągaj proszku do prania, zrobisz sobie krzywdę. To, co po fajeczce owisz, przynajmniej jedna mądra. Po co taki proces dechrystianizacji? Mówiłem już, żeby zdjąć pieczęcie sakramentalne. Z racji moich bólów jest jeszcze proszek kokolino, chyba powinien jeszcze być, czy już całkiem zamieniono go tylko w płyn. Ale po co je zdejmować? Ponieważ przeszkadzają. Zamykają w 80% możliwość, twoje możliwości jako człowieka i nie tylko człowieka. Ja zgubiłem całą paczkę Marlboro. Przykro nam bardzo. Jest szansa, żeby nasze obecne wcielenie było naszym pierwszym. Oczywiście, że tak. Od czegoś się musiało zacząć, nie? Mój kot jedynie co robi, to je i śpi. Czasem się dziwię, że je czczono. No to może zainstalowałaś sobie kota z podtytułu Garfield. Są takie koty, które jedzą i śpią i nic więcej nie robią. Cieszę się, że palisz. Czekam na ciebie i tam już się nie nagadasz. Nie bardzo rozumiem ten tekst. Jest ograniczona liczba wcieleń, czy może być nieskończona ich ilość? To zależy tylko od nas. U mnie raczej nie ma biesów. A skąd wiesz, sprawdzałaś? Witam cieplutko, witam również. Z podtytułu Garfield. W jaki sposób jest zależna ilość wcieleń od nas? W taki sposób, że możemy doświadczać w ciągu jednego wcielenia mniej lub więcej. Im więcej doświadczamy podczas jednego wcielenia, tym mniej nam zostaje zebrania całej reszty Pokemonów i końca tego cyrku. Można biesa ściągnąć za granicę, one nie uznają czegoś takiego jak granice. Do czego służy ten pazur, bingo? Tam ci napiszą w odpowiedzi. Dzięki, Batory, za kawę. Już patrzę, Delfinko. Może głupie pytanie, ale jest ktoś, kto tworzy nowe świadomości. Jeśli nie, to jak one powstają? A oczywiście, że tworzymy nowe świadomości. Rodzice tworzą chociażby nową świadomość swojego dziecka. Ta świadomość jest kształtowana od momentu urodzenia. Kiedyś ktoś dostał w mordę, ta część górna, a tam
jest bardzo ostra i uderzenie ręką na odlew w ten sposób wyrywa pół policzka. Ale czy można biesa wziąć za granicę, to jest pytanie tego live'a. Najlepiej do teczki. Biesy nie przywiązują się do miejsca, tylko do tego, kto z nimi podpisuje pakty. Chwalik. Czyli moje wyższe ja zdecydowało się, że ma w tym wcieleniu się wydarzyć więcej lub mniej. Czy decyduje na bieżąco? Decydujesz na bieżąco. Jak zbierzemy wszystkie Pokemony, to do jakiegoś innego wymiaru idziemy, to możemy wtedy decydować, co robimy dalej. Zrób jakieś spotkanie na Śląsku. Dlaczego akurat na Śląsku? Co jest na Śląsku? A tamę zdejmuje dosyć często, na przykład do prac remontowych. Pierścieni nie zdejmuje nigdy. Kluski. Ja jestem na Śląsku. Rzeknę w ten sposób. Droga w obie strony wynosi tyle samo kilometrów. Jeżeli ktoś się chce z nami spotkać, zapraszamy. My się bardzo rzadko ruszamy ze Smoczej Przystani. Ja z Sosnowca i nie bałaś się przyznać? Nie mądro kapusta. Nie pobijcie mnie. Lubię wyzwania. To wsiadaj do pociągu i przyjedź do nas. Widać to na jednym ze zdjęć. A, zielony. No tak. Zielonego już nie ma, rozpadł się. Są organizowane jakieś wyjazdy, zjazdy ludzi uczących się, nie tylko uczących się, ludzi też z grona, z Discorda, głównie z Smoczej Przystani. Są różne zjazdy organizowane co jakiś czas. Czy twojej babcie, moja babcia miała chowańca, konkretnie był to ryś. Gdzie jest Smocza Przystań? Między piekłem a niebem, pośród słynnych bezdroży, co je lotem starannie omija Duch Boży. Słyszę głos poboczny. To są tak zwane didaskalia. Czy są zawody, których można... Czy są zawody, których nie można wykonywać, by należeć? Nie wiem, jak magia koliduje z jakimś zawodem, to musisz zdecydować, albo magia, albo jakiś zawód, ale nie sądzę, żeby był taki zawód, który koliduje z magią. Słyszysz głos. Ksiądz. Jeżeli uważasz, że ksiądz to zawód. A duchowni? Duchowni to nie jest zawód. Zawód to jest ludzi, kiedy dowiadują się, co duchowni z nimi robią.
Poza tym niektórzy duchowni praktykują magię, na przykład egzorcyści. A czy to jest coś takiego jak manifestowanie, ostatnio modne? Nie cierpię tego słowa i nie wiem, do czego jest to pytanie. Ubieram się i uciekam na łąki. Powodzenia. Dokładnie, manifestować można na ulicy. Weź sobie jakiś kartonik, napisz sobie na przykład, że nienawidzisz krów, bo nie tolerujesz laktozy. Kto myśli o czym? Zadajesz pytania w taki sposób, który jest nie do rozszyfrowania. Wiesz coś na temat Białego Bractwa Sangrila? Sangrila to jest święte miasto, a nie jakieś bractwo. Narkotyki mamy w nosie. Moja ulubiona manifestacja uczniów w moim liceum. A afirmacja, to dobre określenie, afirmacja ma zrobić, ma za zadanie coś innego. Manifestacja to jest błędne użycie słowa na określenie terminu wizualizacji. Ile wypijasz kaw dziennie? Ile się da? Przypominam o udostępnieniu live'a. Chodzi, czy magia ma coś wspólnego z popularnym prawem przyciągania. Nie ma czegoś takiego jak prawo przyciągania, jest ono źle odczytywane. Wielokrotnie o tym mówiłem na live'ach. Widać, że jesteś tu po raz pierwszy. Nadrób sobie trochę live'ów na YouTubie. To nie magia ma coś wspólnego z prawem przyciągania, tylko tak zwane prawo przyciągania jest elementem magii. Mam ekspres przelewowy do kawy, więc ani tak, ani tak. Zaraz będę oglądać, dziękuję. Miłego oglądania. Jak wygląda mój dzień? Za każdym razem inaczej. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że jest się tylko tym, co się je, tylko bez sarkazmu? Jakby tak było, to dawno stałbym się Snickersem. Czy dzielenie się informacją i poprzednich wcieleń może nam jakoś zaszkodzić? Dzielenie się jakąkolwiek informacją na swój temat może ci zaszkodzić. Mało szczegółowo, różnie. Raz wypijam 6 kaw, raz 10, innym razem 7, innym tylko 3. No, różnie. Zazwyczaj rano wypijam 2-3 kawy. Potem bywa różnie. Więc nie mogę ci odpowiedzieć. Mogę ci odpowiedzieć, że średnio wypijam 5 kaw dziennie. Jeszcze raz przypominam o udostępnianiu live'ów.
A czy mógłbyś coś powiedzieć o tym świętym mieście Shangri-La, gdzie jest i co się tam znajduje? To miasto nigdy nie zostało odnalezione. A co się tam znajduje, można sobie poczytać w Wikipedii, chociaż jak ktoś nie wie, gdzie to się znajduje, to skąd ma informację, co tam jest? Miała znajdować jedna wielka świątynia, kompleks świątynny. Prawdopodobnie znajduje się to gdzieś w okolicach łańcucha górskiego Himalajów. A powiedz jeszcze proszę, czemu magowie nie wyczarują sobie dużej fortuny czy wygranej? A po co? W jakim celu? Mam wszystko, czego mi trzeba. Jeżeli na coś potrzebuję, to po prostu pojawiają się na to środki. Magu, czy umiesz wyleczyć bezsenność i gonitwę myśli przed zaśnięciem? Tak, ale tutaj musisz sobie napisać maila i wykupić sobie jedną sesję. Ewentualnie kubeczek i kurs świadomego śnienia też powinno ci pomóc. Już zależy od ciebie. Ale w każdym razie, jeżeli masz problemy ze snem, z bezsennością, napisz maila. Tak jest. Jest taki TikTok zatytułowany Gdzie jest moja willa? Gdzie można znaleźć rzetelne informacje o tym, jak przywołać sukuba? Batory do przywoływania sukubów to tobie jeszcze jest tak daleko, jak stąd do Proxima Centauri. Co to jest świadome śnienie? No jak sama nazwa wskazuje, świadomy sen, czyli sen, podczas którego jesteś świadomy, że śnisz i możesz dowolnie modyfikować strukturę rzeczywistości snu. Takie główne materialne podejście do magii to strasznie płytkie. Jest fakt, zgadzam się. Wielokrotnie powtarzałem, że jeżeli ktoś praktykuje magię w określonym celu, bo chce uzyskać jakieś profity z tego tytułu, to nigdy mu nic nie wyjdzie. Magię praktykujemy po to, żeby praktykować magię, zbierać wiedzę i poszerzać wiedzę. To jest droga, to jest filozofia życia. Jeżeli chcesz się nauczyć magii po to, żeby wygrać w totka, nigdy nie wygrasz w totka. Dlaczego nie wolno w świadomym śnie mówić na głos, że jest się we śnie? A dlaczego nie można? Nie wiem. Nie wiem, kto ci to powiedział. Jak wykończyć moją eks? Bierzesz pestki z kilograma wiśni, rozgniatasz na miazgę, zalewasz spirytusem, odstawiasz w ciemne miejsce i po 3 miesiącach masz arszenik. Witam. Czy słyszałeś kiedyś o przywódcy heretyckiej sekty Sinanie? Ponoć też praktykował magię. Nie, nie słyszałem o tej sekcie nigdy. Ale trzeba coś zażyć przed snem do tego? Nie, nie trzeba nic zażywać. Czy można jakoś odciąć się energetycznie samemu od eks? Samemu nie, proponuję rytuał odcięcia i oczyszczenia. Jeżeli jesteś zadowolony, napisz na maila. A czy jeszcze jesteś zainteresowany, to napisz na maila. Nie można się nauczyć magii samemu.
tłumaczyłem to w podcastach i w innych live'ach, że nauczenie magii się samemu można się uczyć do pewnego momentu, ale do pewnych materiałów zwyczajnie nie dotrzesz, bo ich nigdzie nie ma. Jeżeli chcesz się uczyć w grupie, to zapraszam do naszej szkoły. Co to ma być? Wchodzisz na czyjegoś live'a i zamiast dzień dobry mówisz, co to ma być? Kultury cię, człowieku, nie nauczono, czy w stodole się wychowywałeś? Teraz dużo osób depresyjnych. Depresja jest teraz bardzo modna. Wynika to z tego, że ludzie skupiają się na brakach. Brak mi nowej konsoli, brak mi nowego laptopa, brak mi nowego telefonu, brak mi nowego samochodu. Jeżeli będziesz się skupiać na brakach, to będziesz zawsze depresyjny. Dzień dobry. Czy tarot i różnego rodzaju typu rytuały są bezpieczne w zależności, kto je wykonuje? To jest tak jak z nożem. Jeżeli dasz nóż 4-letniemu dziecku i powiesz, żeby ci ukroiło kawałek chleba, to prawdopodobnie skończy się to w szpitalu na zszyciu, prawda? Czy można się uzależnić od świadomego śnienia? Można. A jeśli na przykład nauczymy się kontrolować tak sny, abyśmy odczuwali nie tylko błogie stany określane jako raj, niebo, czy jest prawdopodobieństwo, że będziemy ciągle w takie sny uciekać. Tak, bardzo wiele osób uzależniło się od świadomego śnienia, ponieważ w świadomym śnie są szczęśliwi. I tak naprawdę nieświadomy sen uzależnia, a stan psychiczny, jakiego doznajesz podczas takiego snu. Czyli przede wszystkim radość, szczęście, poczucie bezpieczeństwa, spokoju. Czy jest możliwe wróżenie z kart? Tak, do tego służą między innymi karty tarota. Nie daję niczego za darmo. Jeżeli chcesz kurs świadomego śnienia, napisz na maila. Kurs kosztuje tyle, co kubeczek. Wysyłam ci grafikę, ty kupujesz mi kubeczek z odpowiednią grafiką przeze mnie wskazaną, wysyłasz go na podany przeze mnie paczkomat, ja dostaję paczkomat, ty dostajesz kurs świadomego śnienia. Ja się nie interesowałem magią, ja zostałem wychowany w magii. A jak duże jest prawdopodobieństwo, że tarot się sprawdzi? No tarot zazwyczaj się nie myli. W jaki sposób wybiera się swoją talię tarota? Był już o tym live też. Mówiłem, że przy przeglądaniu kart tarota, talii tarota, po prostu któraś cię przyciągnie, będziesz wiedział, że to ta. To trochę jak z kobietą. Nie mam pojęcia, co to jest akharta. Nie dowolny, tylko taki, jaką grafikę ci wyślę. Ale kubeczek, jako sam formę kubka, możesz wybrać dowolny. Chociaż my lubimy takie większe. Jakiej muzyki ostatnio słuchasz? Jakieś nazwa zespołu i tak dalej. Wiesz co, ja włączam sobie miksy YouTube i lecę tak o po prostu. Ja lubię tak dużo różnych rodzajów muzyki, że nie ma sensu to wymieniać. Nie toleruję jedynie disco polo, hip-hopu i rapu. Batory, nie ma czegoś takiego jak interpretacja w tarocie. Tarota się nie interpretuje. Interpretuje się tylko międzyprzestrzenie pomiędzy kartami. Karty mają swoje znaczenie i określone desygnaty. Łączą się natomiast w jakąś tam historię. A co wyślesz, to jest medytacja przed snem? Nie, to co wyślę, to jest 2-tygodniowy kurs świadomego śnienia. Nie ma to nic wspólnego z medytacją. Świadome śnienie nie ma nic wspólnego z medytacją. Chwalik Discord. Czy we śnieniu
są czasem zniwelowane blokady i pieczęcie, które się na sobie ma. We śnie możesz być czym chcesz i kim chcesz. To ty kreujesz ten świat i ty nad nim panujesz. To świat snu. Ty jesteś tam Bogiem. Tak stawiam rozkłady tarota. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany rozkładem tarota, to też proszę, żeby napisał na maila. Mądry i oczytany widać, jesteś widać i słychać. Dziękuję za odpowiedzi. Proszę bardzo. Co sobie najfajniejszego wyczarowałeś? Ja sobie nic nie wyczarowałem. Magia jest moim życiem. Można powiedzieć, że wszystko, całe moje życie zostało wyczarowane. To się nazywa metakreacja intencyjna albo intencjonalna. Kreujesz na bieżąco w trybie live. Czy można się nauczyć techniki nawiedzania drugiej osoby we śnie? Tak, można. Ten Nick przypomniał mi dowcip, jak żona kupiła mężowi żel intymny, tam nie wiem, na dzień mężczyzny czy na urodziny. Dlaczego kupiłaś mi żel intymny? Bo z ciebie taka cipa. A jak to mniej więcej działa, ale co? Chodzi mi o to, że nie wiem, czy we śnie seks jest lepszy, bo na żywo jestem chujowy, czy we śnie mam odblokowaną czakrę kundalini. A sen opiera się o działania na podświadomości, więc seks zazwyczaj jest lepszy we śnie, w świadomym śnie, niż w rzeczywistości. W jak dużym stopniu mak może kontrolować ból? W bardzo dużym stopniu. Czekajcie, muszę się cofnąć, bo tam ten cipek o coś pytał. Nawiedzanie drugiej osoby we śnie. Co nawiedzanie? I jak to działa? Normalnie wchodzisz komuś do snu i przejmujesz nad nim kontrolę. Skąd się bierze glu pozaludzka? Co to jest glu? Proszę pana, jak? Chwilę zajdzie to pytanie, widzę napisanie. Skąd się bierze postać głupota? Skąd się bierze głupota? To nie jest głupota, tylko brak inteligencji. I wiedzy, to jest głupota. Głupota jest brakiem, niedoborem czegoś. Jak wejść komuś do snu? Uczymy naszych adeptów. Nie uczymy tego. Tego też nie ma w kursie świadomego śnienia, bo to są groźne rzeczy. Jutro oglądam live'y na toalecie. Czy ja wchodzę do snów innych ludzi? Mówiłem już na tym live'ie, że zdarzało mi się wchodzić do snu innych ludzi i robić im kuku. A to śnienie zawsze wychodzi. Oj. Zazwyczaj ludzie, jeżeli robią kurs, tak jak jest on opisany, wykonują ćwiczenia w nim opisane, to im wychodzi. Jeżeli olejesz to, co jest napisane w kursie, nie będziesz wykonywał ćwiczeń tam opisanych, to ci nie wyjdzie. To chyba proste, prawda? A czemu kuku? No bo miałem takie zlecenie.
Jaki czar albo co w twojej magii jest dla ciebie najciekawsze? Nie ma czegoś takiego jak moja magia. Magia to jest magia. Jest to pojęcie wspólne. Ja praktykuję magię chaosu akurat. Co w magii jest najciekawsze? Wszystko. Przede wszystkim sama możliwość ingerencji, zmiany struktury rzeczywistości jest ciekawa. W jaki sposób można się zabezpieczyć przed urokami lub zazdrością innych kierowaną w naszą stronę? Jak najprościej? No za pomocą jakiegoś amuletu. A wyglądam ci ja na Amisza. Prowadząc live'a na TikToku, pytasz się faceta, czy jest Amiszem, jak Amisze nie używają nawet energii elektrycznej. Co dopiero internetu, telefonów komórkowych i mediów społecznościowych. Zanim zadasz pytanie, zastanów się, czy ma ono sens logiczny. Będzie ci łatwiej w życiu i nie będziesz z siebie robił debila. Ja lecę, do usłyszenia jutro. Trzymaj się, Szysza. No dobrze, będziemy kończyć live. Jest 13:31. Masz normalnych znajomych, czy tylko magicy? Magicy to wyciągają króliki z kapelusza kolego sympatycznym od żelu intymnego. I mam wielu znajomych, którzy zajmują się magią, owszem. Czy rytuały magiczne mogą zatrzymać chorobę? Zależy jaką. I zależy w jakim stopniu zaawansowania jest dana choroba i czego ona dotyczy. Chyba chodziło mu o to, że niezwiązanych z magią. Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź na maila? Kilka godzin. Do kilku godzin. Na maile odpowiadamy zazwyczaj bezpośrednio po live'ie. Czy czuje pan energię osób, które do pana piszą? Oczywiście. Tekst pisany zazwyczaj zawiera przesłanie energetyczne. Na przykład raka płuc. No tutaj to by trzeba było znaleźć konkretnego bioenergoterapeutę, który zajmuje się sprawami rakowymi. Ja nie jestem bioenergoterapeutą, tylko magiem chaosu. Mogę ci zrobić rytuał na poprawienie ogólnego stanu zdrowia, ale na pewno nie uratuje cię przed rakiem płuc. Tak jest, chwalik. 13:33. Dobra, będziemy kończyć live'a na dzień dzisiejszy. To prawda, że nieszczęśliwy. I co powiesz, piątek? No, dla nas piątek 13 był do dupy. Akurat wczoraj. Ale to ogólnie nie jest kwestia dnia, tylko bardziej rezonansu Schumana, wahania ciśnień i innych rzeczy, których meteopaci nie lubią. Może to ogólne i trywialne pytanie, ale jaki jest według Pana sens życia? Sens życia, sens egzystencji to doświadczanie, doznanie i zrozumienie, czym jest radość, miłość i szczęście. Ma Pan kobietę? Nie, nie posiadam kobiety, jestem w relacji z kobietą. Czy żona rzuca czary? Skąd pomysł, że mam żonę? Dobrego dnia wszystkim, trzymaj się.
Poniedziałek 13 może być gorszy. Poniedziałek to dzień te pani Hekaty, także nigdy nie jest gorszym. Ja lubię każdy dzień. Bardzo dobrze, bo każdy dzień jest niepowtarzalny. I kocham życie. Taka piosenka była. Są jak zdjęcik z krzyża. No jak wiesz, jak cały weekend chleją, to ja się nie dziwię. Wykonywane przez pana rytuały są bezpieczne dla klientów. Nie było skarg, żeby się komuś coś stało po moich rytuałach. Jakie ma pan wykształcenie wyższe? No dobra, będziemy kończyć. Co jest po śmierci? A co pan studiował? Dziennikarstwo i komunikację społeczną, psychologię z resocjalizacją, pedagogikę, a informatyka, gdzie się tam zdarzyła również. Wiele studiowałem, wiele kierunków. Co jest po śmierci? Zazwyczaj kolejna inkarnacja. Chyba, że dasz się pogrzebać po katolicku, to czekacie tylko i wyłącznie niebyt. No dobrze, kończymy live'a, bo jest 13:36. Bingo, bingo i bingo. Tak, na koniec. A ciekawe, kiedy Justynka wydrukuje w końcu karty do bingo. Znaczy wydrukuje, stworzy PDF-a, którego będzie można sobie pobrać ze strony Smoczej Przystani, wydrukować i grać. Dobrze, dziękuję wszystkim za obecność na dzisiejszym live. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jutro temat drugiej Atlantydy, w jakim celu i po co została stworzona. Bo tam było troszeczkę inaczej. Będę się też odwoływał do Platona przy tej drugiej Atlantydzie, bo on dużo o niej pisał. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w live'ie. Życzę Wam pomyślnej realizacji wszystkich Waszych celów, zamiarów, zamierzeń i planów. Życzę miłego weekendu, słonecznego, wspaniałego. Dbajcie o siebie, wibrujcie wysoko. Do usłyszenia dzisiaj wieczorem na podcaście Magia do poduszki i do zobaczenia jutro o godzinie 12 na live'ie. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.